4 lutego 2021 rok. Góra Wapniarka nad Żelaznem z wieżą widokową. Fragment pasma gór Krowiarek. Po kilkudniowych opadach śniegu i mrozach nastąpiła radykalna zmiana pogody. Prawie jak na wiosnę. Wodospad na Białej Lądeckiej w Ołdzychowicach Płockich. Kierunek zamek na skale w Trzebieszowicach. Most na Białej Lądeckiej i trasa do zamku na skale w Trzebieszowicach. Zamek na skale w Trzebieszowicach. Pasmo gór Krowiarek widziane spod zamku na skale. Dom Skowronki przy drodze do Kątów Bystrzyckich. Malownicze rozległe widoki spod domu Skowronki na pasma gór Krowiarek. Krowiarki należą do odnogi gór masywu Śnieżnika. Oto rozległe malownicze widoki.
Panorama gór widziana z drogi przez Lądek Zdrój. To już jest właściwie koniec Lądka Zdroju i takie widoki nam się z tej drogi otwierają. Początek Stronia Śląskiego. Widok na góry masywu Śnieżnika. Droga za Stroniem w kierunku wsi Kamienica. Widoki na góry. Kamienica, malownicza wieś u stóp Śnieżnika. Góra Zawada ze stokiem narciarskim w Kamienicy. U stóp Góry Zawady znajduje się piękna, stylowa karczma i browar. W tej karczmie odbywają się różnego rodzaju imprezy, przeważnie imprezy sołeckie i lokalne. No niestety pandemia w tym roku wykluczyła wszystkie te piękne uroczystości. Bardzo lubię odwiedzać tą piękną, niewielką wieś u stóp Śnieżnika. Mam tutaj wielu znajomych. Przez wieś przepływa malownicza górska rzeka Kamienica. Jeszcze kilka dni temu leżała gruba warstwa śniegu. Byłem bardzo ciekawy, jak w obecnej chwili wygląda Kamienica i dlatego tutaj dzisiaj przyjechałem.